Najwięcej było powalonych drzew, ale też mieliśmy uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych, uszkodzone samochody po przywaleniu przez spadające drzewo. Wywracające się drzewa uszkadzały słupy elektroenergetyczne, gdzie niskiego napięcia, gdzie powodowały odcięcia miejscowe do budynków. Mieliśmy też sytuację, że wspomagaliśmy osobę, która jest pod respiratorem i dowoziliśmy agregat prądotwórczy, żeby w tym czasie, dopóki nie zostanie naprawiona infrastruktura, ten sprzęt mógł cały czas funkcjonować. Takie sytuacje ratujące życie? Tak. Jeśli przywalony samochód z osobą jadącą, to też jest ratujące życie. A takie przypadki też były? Też takie przypadki były. Jedna osoba została lekko ranna w takim zdarzeniu. Czy na podstawie tych zniszczeń jesteście Państwo w stanie określić, jak szła ta burza? Ona szła, powiedzmy, Chrzanów, część Libiąża i w kierunku na Olszyny. Tak jakby, tak front można byłoby określić. Rozpoczęliście działać praktycznie zaraz po burzy i czy już udało się opanować skutki? Pierwsze, wszystkie zgłoszenia, które były do północy, staraliśmy się zabezpieczyć lub wykonać. Część nie dało się wykonać w godzinach nocnych i dopiero niektóre poprawialiśmy, czyli można powiedzieć, pomagaliśmy usunąć skutki dopiero rano. Część osób dopiero rano stwierdziła, że doszło do jakichś uszkodzeń i już teraz mamy około 15 zgłoszeń, które cały czas są realizowane na bieżąco. Czyli dzień po burzy jeszcze nie odpoczywacie? Nie. Nie, i nie wiemy, kiedy to się zakończy. Apelują tutaj choćby przedstawiciele gminy, żeby w dalszym ciągu jednak unikać tych terenów, gdzie są drzewa, bo nie wiadomo, w jakim oni są stanie. Czy rzeczywiście lepiej bądźmy w dalszym ciągu ostrożni, przechodząc przez tereny zielone? No tutaj sytuacja jest taka, że tak mocny wiatr mógł uszkodzić, naruszyć drzewa. I tutaj nie jesteśmy w stanie. Tu no niestety podmoknięty teren. Mocna wichura mogły spowodować uszkodzenia drzew. Mogą być sytuacje, że gałęzie obłamane cały czas wiszą na gałęziach i mogą spadać. Wczoraj wiem, że pani burmistrz zamknęła park Chrzanowski, żeby dopiero dzisiaj ocenić, jakie będą skutki tej nawałnicy wczorajszej, żeby nie doszło właśnie do nieszczęścia przechodzącej osoby, która zostanie uderzona gałęzią. Tu też poprosiliśmy zarządzanie kryzysowe starosty, żeby wystosowało apel do zarządców dróg, żeby wspomogli nas i też drzewa, które są na poboczach, po usunięciu, po naszych interwencjach, zostały usunięte, żeby było dużo bezpieczniej przy przejeżdżaniu, przy przechodzeniu osób. Także te wszystkie inne służby też kontrolują wszystkie szlaki, które są. Cały czas pracujecie przy usuwaniu skutków tej wczorajszej burzy, a obserwujecie prognozę, jak to będzie wyglądało, czy mamy się czego obawiać? Prognozy dla nas są troszeczkę bardziej łaskawe, gdyż front się przesuwa bardziej na północ, ale tutaj nie możemy być tak do końca jeszcze pewni, jak to będzie wyglądało.